bo nikt nie może przetrwać ciężkiej choroby za nas. Zabrać strach, cierpienie i wiele pytań, na które nie padają odpowiedzi. Po operacji pragnęłam tylko spokoju i szybkiego powrotu do domu. Współczucie, zbędne rozmowy, pytania to było ciężkie i niepotrzebne. Mama była przy mnie w szpitalu po operacji całe dnie. Cierpimy obie, ona za mnie, ja za nią. Jej obecność to wielka dawka poczucia miłości i bezpieczeństwa. Pierwsze amazońskie łzy utuliła przyjaciółka. W jej ramionach była moja odwaga, spokój, chwila ulgi i zapomnienia. Szpital, inne kobiety, duperelkowe rozmowy o wszystkim. Popołudnia szpitalne, smutne, bezpierśne. W tej szarości i nicości szpitala pojawiła się kobieta. Ochotniczka, taka jak ja, bezpierśna, ale z doświadczeniem przybytej już wcześniej choroby. Sama z siebie przyszła do mnie. Do ciebie, do nas. Nie wiedziałam, jaki cel ma mieć ta rozmowa, jaką treść, jaki sens. Wsparcie. Słowo klucz otwierające wiele zamków. To ramię, które cię otacza i na którym możesz się wesprzeć. I pomyśleć, przyszła kobieta do kobiety tylko porozmawiać. Tylko moje nowe życie, bo teraz wszystko jest dla mnie przed mastektomią albo po niej. Przed spotkaniem z ochotniczką nie wiedziałam, gdzie są moje marzenia, radość, miłość, pragnienia. Po nim moim marzeniem było stać się jedną z nich, ochotniczką, niosącą wsparcie, nadzieję i wiarę na wyzdrowienie. Jestem dumna. Wreszcie zostałam certyfikowaną ochotniczką. Jestem szczęśliwa. Śmieję się, śpiewam. Życie jest piękne. Dzień dobry. Jestem ochotniczką amazonką ze Stowarzyszenia Wspierającego Kobiety po Mastektomii. Czy miałaby pani ochotę porozmawiać? Porozmawiać chętnie. To pani też jest po amputacji piersi? A chemię też pani brała? A włosy też pani straciła? Pytania, pytania. Jest ich tyle i zadała je mnie, bo nie umiała sama znaleźć na nie odpowiedzi i nie miała odwagi zadać ich komuś innemu. Mnie zadała. Ja ją rozumiem. Pomagam odpowiedzieć jej na pytania. Sama nie wiem, skąd znajduję pomysły. Dar rozwikłania tych nurtujących pytań. Małe łezki wdzięczności i ten wspaniały uśmiech, kiedy odchodzę. Takich szpitalnych rozdziałów, moich spotkań z kobietami przez 4 lata, od kiedy jestem ochotniczką, było wiele. Każde jest inne, ważne, pełne wzruszeń i przemyśleń o złożoności trudności życia każdej z nich. Ile kobiet, tyle różnych historii życia. Dzięki Ci Boże, że dostaję nieskończone Twoje wsparcie. Ty zawsze przy mnie stój.